O moim doświadczeniu przekroczenia granicy. Kiedy wyjeżdżał z Polski do Lwowa na wakacji na studiowanie, powiedzieli, że pan musi być w Lwowie, w Ukrainie, miesiąc. No to ja powiedział: OK, policzył dni, i pomyślałem, że dobrze, no, Przyszedł miesiąc, jadę do Wrocławia. Zaczynam żegnać się z siostrą, mówić papa mamie, i wyjeżdżam. Tego razu jadę autobusem. Ojciec mnie prowadzi do autobusu. Pan kierowca mi pomaga znosić rzeczy. Wsiadam w autobus i wyjeżdżam. W autobusie dużo ludzi. Wyjeżdżam 10.10. Źle, 10. że mam takie długie nogi i to mi bardzo przeszkadzało w tym autobusie. Niekomfortno. Włączył się będę na telefonie audio książku. Pamiętam, że to był Len Brown. Jaka opowieść dokładnie? Nie pamiętam teraz. Przyjechał na granicę dałem paszport pana pograniczniku. I myślę, że choćby mnie opuścili do tej Polski, bo musi pojechać. Musi dostać się na studiowanie. Pan kierowca powiedział, że Wasyl Cevchenko. Ja zacząłem zdenerwować się, wyszedł z autobusu. Podchodzi do okienka z panem pogranicznikiem. na no co? Pan mi pokazuje, że tutaj nie ostarczy dni. On przy mnie zaczyna liczyć i mówi, że nie. Pan wysiadł z autobusu. Pan dzisiaj nie jedzie do Polski. To była czwarta rano, deszcz, śnieg, straszna, obrzydliwa pogoda. Ja musiałem jakoś dojechać do, do Lwowa z torbami, nie było żadnego transportu. Jechał 120 km w ciągu 5 godzin. Kiedy dojechał, to był bardzo zmęczony, po prostu podnięty. I za powtórę tygodnie, 17 ja znowu wyjeżdżam znowu kolejne sytuacje. Zbieram te same rzeczy. Żegnam się z rodziną. Przed tym wzięliśmy kolację bardzo dobro. Pomaga gotować wtedy. I wyjeżdżam znowu na przystanek autobusowy. Widzę tego samego pana kierownika. Kierowca, przepraszam, autobusu, który tak pogląda na mnie. Nawet zapytał się, czy tego razu wszystko jest w pana OK. Ja powiedział, że jest OK. No, wsiadam do autobusu i jadę. Ojciec pomacha mi ręką. No, Tak samo było w tym autobusie. Nie Może było troszeczkę mniej ludzi. Przyjeżdżamy na tą granicę. Daję paszport. Czekamy, czekamy. I mi oddają paszport. Mówię, że nie, pan wysiada. Czemu pan jedzie znowu? Panu nie wystarczy dni. Dobrze, że to było 6 rano i był jakiś transport do Lwowa, ale jednak, tak samo był zmęczony i podnięty po takiej złej drodze i nie całą noc. Przyszło dwa tygodnie, jak pan na granicy mówił, trzeci raz, kolejna sytuacja. Mówił wszystkim: Papa, pa. zbieram te same rzeczy. W ciągu tych dwóch tygodni pracował u siebie w pracowni, nie marnował czasu, ale jednak chciałby dostać się do nauczelni i bardzo mi przykro, przepuszczać studiowanie. Tego razu pojechałam z ojcem na granicę. W ciągu drogi o różnych rzeczach z ojcem rozmawiali. Było sami ciekawe. przyjeżdżamy na granicę, daję paszport i mi jego oddają z powrotem. Mówią, że pan nie jest wjechać, panu nie wystarcza jednego dnia. Ja wróciłem do Lwów, bo strasznie, zły, strasznie zdenerwowany. To była ostatnia kropla. Myślę, że. A, będzie jeszcze piąty raz żegnanie. Już czwarty raz mnie nie wpuszczą, i to będzie normalne. Na następny dzień. Znowu z rzeczami. Mówię wszystkim papa. Mówię papa o mamie, siostrze. Jeszcze jednej siostrze. I wyjeżdżam. Przyjeżdżam na granicę na pierwsze przejście na medyku. Podchodzę do okienka. Tego razu była pani. Ona wzięła paszport, policzyła, pooglądała i wbiła mi stampa. Nie ja poglądał paszport, jest stamp, więc mogę wjechać. Lubię, cełuję i bez żadnych problemów przekroczam granicę i dojeżdżam do Wrocławia. ASP Wrocław 2016 rok. Конец